O matko, no jeszcze kac mi nie minął po majówce, bo się przecież wczoraj dopiero zakończyła, a już trzeba lecieć na wczasy. Przerąbane, zwłaszcza, że to takie wczasy z gatunku detoksujący, odtruwający. Ach, taki detoksik sobie zapodam. Tak więc jest czwartek, godzina 4:30 rano, ja pierdzielę. I wio, do Hanoweru. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów Dół. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. No już jestem we Frankfurcie, a Niemcy to jak wiadomo idealne miejsce na taki drobny detoks. No bo kuchnia niemiecka to wiadomo, że niskokaloryczna jest. A i piwa to za bardzo nie mają dobrego, więc kusić nie będzie. Ale póki co to mi się tak chce spać, że ja sobie na kawę skoczę. Tak, skoczę sobie na kawę, o! No sorry, no miałem ochotę na dobrą kawę, a co ja będę niemiecką kawę pił? No nie! No a gdzie najlepsza? No podobno we Włoszech, no to skoczyłem sobie do Neapolu, a co? To jest coś pięknego. Zawodnicy reklamujący. No i chuj wie co to jest w sumie. No i już mamy sobotę, 4:30 rano. Tak, ta kawa w Neapolu przedłużyła mi się do 2 dni. Ale raczej było warto, na brak emocji tutaj nie narzekałem. 1-1, kurwa! Ale o tym, co tu się działo, powstał inny filmik. Jego tytuł, z tego co pamiętam, to już jest nudne. Napoli znowu mistrzem Włoch. Zainteresowanych zapraszam, a ja teraz staram się dotrzeć na neapolitańskie lotnisko, no, żeby zrobić sru w stronę Niemiec, na zasadniczą część moich wczasów. No i już jestem na lotnisku i z tej okazji mam dla Państwa mądrość życiową, że nie ma nic lepszego z rana niż dobra baba. O, taka na przykład. To się baba nazywa, a dokładnie to chyba nawet baba się to wymawia. Już we Frankfurcie. Oj, jak dawno tu nie byłem. Zaraz siadam w pociąg do Hanoweru. Za 3 albo 4 godziny, nie wiem, będę mógł rozpoczynać oficjalnie wczasy. Może jeszcze tylko jakieś śniadanie przeatakuję. Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Było dobre sushi. Podobno dobre sushi w okolicy, ale ja nie potrafię tymi pałeczkami się posługiwać, no. No nie umiem jeść pałeczkami, a jeść kuflem potrafię. A, takie ostatnie piwko przed wczasami może mi dobrze zrobić. Dobra, wiona pociąg. No i jestem już w tym Hamburgu. Hanowerze, kurwa. I właśnie tu w tym Hanowerze pan będzie miał relaks. No potrzebuję się wyciszyć. No dawno tak nie potrzebowałem, bo tylko w tym tygodniu to ja byłem już i na finale Pucharu Polski. I chyba niepotrzebnie trochę smakołyków w płynie przyjąłem po. A do tego jeszcze ten Neapol. Co to dużo pierdzielić, że ten Neapol to była dla mnie piłkarska przygoda życia, no. No tak było. A po takich wrażeniach, no to trzeba odpocząć. I będę odpoczywał w Hanowerze. Mam nadzieję, że to nie jest ośrodek wczasowy, w którym miałem wypoczywać. No trochę było słabo. Ha! Mój działa jest tutaj. Box Hotel. To jest hotel dla bokserów chyba. Ja na razie bokserem nie jestem, ale kto wie, może będę. Chyba jednak o co innego z tymi boksami chodziło. No jak pięknie, kurde. Jeszcze górę mam. Ja pierdziel. Nie no, biorę dół. No to kładę się i odpoczywam. Aj no, ile można w tym hotelu leżeć, no. Z kwadrans poleżałem. No nic mi chyba nie zaszkodzi, jak sobie na jeden meczek skoczę. Akurat niedaleko się odbył mecz 5. ligi. Za godzinkę. Proszę nikomu nie mówić, ale zajrzę sobie. Oho. 8 euro kosztował bilet na to spotkanie. Ale za odpoczynek to ja jestem w stanie dać dużo więcej. Tu jest jakiś bar. Nie no, ale bar to chyba ominę. No, chyba, że na chwilę wejdę. O kurwa! No nie wiem co mnie podkusiło, mogłem spokojnie zostać w hotelu. Na zdrowie, kurwa. Michael, you are here? Great to see you. No, całkiem niezłe te fotele dla sztabu. Czarnowskiego. O, jakaś bramka padła przed chwilą na gospodarzy. Ale trybuna, ja pierdzielę. To też jest najgorsza. Takie to ja lubię. Did you see the goal? Did you think it was a good goal?
wszyscy bardzo się tym meczem interesują. Yeah, it's a very big game. Michael, what's the result of the game? Do you know? 2-2. Right now it's 2-2, but the game is not over yet. It's not 2-3? It's 2-3. It isn't. It is, I think. It's 2-3. You don't know the result of the game you are watching? I'm not watching the game. I'm having a business conversation. Naszym zdaniem jest 2-3, a na tablicy wyników jest 2-2. Nikt nie wie, jaki jest wynik tego meczu. O! Zaktualizowali tablicę wyników. Jest 2-3. Finally! Do you believe us now? Okazało się, że osoba, która jest odpowiedzialna za zmianę wyniku na tablicy, jest również odpowiedzialna za sprzedaż kiełbasek na stadionie. Nie można robić tego i tego jednocześnie przecież. Bo... O, koniec! Ja pierdolę! What a game! O, jest oprawa na koniec meczu. Na zdrowie! A zaraz będzie konferencja prasowa! Tak ogłosili przed chwilą. Mehr oder weniger dann in unserer Druckphase durch ein sehr glückliches Tor. Nie widziałem jego takiej konferencji prasowej. Nie widziałem jeszcze press conference. To było meczyko. Takie meczyko, że ja nie wiem, czy ja się najebałem, czy się nie najebałem. A to ważna kwestia jest dosyć chyba. Ja pierdolę, kurwa, mać! Ja pierdzielę, ja nie wiem, jak to się stało, że nagle się ściemniło. O kurwa, jest po północy. Naprawdę, nie wiem, co mnie podkusiło. Znowu się napierdoliłem bez sensu. Kiedy znajdę dla nas dom? No i już mamy niedzielę i co ja mam teraz Państwu powiedzieć o sobocie? Że nic nie pamiętam? No fantastyczny ten wypoczynek, no fantastyczny. No niewiele pamiętam. Poszedłem ja na mecz. Nawet nie wiem, kto grał za bardzo. Spotkałem znajomych. What are the teams that are playing here? Football teams. Home side is easy. Arminia Hanover. The home side, the club colors is green and white and they're playing in blue and white, so it's very easy to know what is a home team. Tak, gospodarze grają na niebiesko, mają barwy biało-zielone. The color is green, but their nickname is blues and that's because I think the chairman is colorblind or something. Like you. Like me. Actually, I'm the chairman. No bo tam taki zlot mieliśmy chyba po 11 latach przerwy czegoś, co nazywa się European Football Weekends. Ale z tego, co pamiętam, na żadnym stole to ja chyba nie tańczyłem wczoraj. No i tak się właśnie sprawy przy niedzieli mają. Co pan na to, panie bałwanie? Pamiętam, że największą atrakcją na tym meczu miały być owce, które podobno są na trybuny wypuszczane, żeby zjadły trawę. Na tamtej trybunie podobno owce chodzą regularnie. Ale w czasie meczu chyba gdzieś się schowali i chyba tych owiec nie widzieliśmy w końcu. Maybe after the game. After the game when the sun goes down, I think they will come out again. No chyba, że mam na jakimś zdjęciu, ale wątpię. Chyba tych owiec żeśmy nie widzieli. Is it dead sheep? Black sheep? Dobra, jaki plan na dzisiaj? Dobrze, że wszyscy pojechali, ale coś by wypadało chyba dzisiaj porobić. A opcje mam dwie. Mecz albo koncert. Koncert to raczej z tych wypierdziastych. Zespół nazywa się Heavisaurus. To jest dino metal dla dzieci. Na dinozaurowym metalu dla dzieci jeszcze nie byłem. Więc może nie jest to opcja najgorsza. No decyzja mogła być tylko jedna. No oczywiście wybrałem. No bardzo kusiły te dinozaury, ale wybrałem mecz. Mecz szóstej ligi wybrałem. Właśnie kupiłem bilet. 7 euro kosztował. Na pewno to kogoś bardzo interesuje. Ależ to było meczycho. I na jakim stadionie, kurwa. Ale zajebista trybuna. Drewniany. Oflagowanie sektora nie najgorsze. Piękny drewniany obiekt. A to w jakim języku może być? Ale na boisku już tak drewniano nie było. No kawał futbolu. I to z jednej strony. Ach, kurwa. Przepiękny. I z drugiej. Aha. O kurwa. I z trzeciej też nieźle. No. Ja pierdolę!
Ależ to była dobra decyzja, że tu przyszłem. Aczkolwiek za karę pewnie te dinozaury będą mi się kilka dni rzędu traśniły. Więc na wszelki wypadek to ja może nawet nie będę próbował zasypiać, bo po co? Jak mi dinozaury mają straszyć? A ja więcej państwa straszyć nie zamierzam. Kończę to filmidło, mimo że mój relaks się jeszcze nie kończy, bo zostaję tu do jutra. Wspaniałe to były czasy. Dziękuję za uwagę. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów Dół. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment.